Cześć, ja jestem Sarge. W dzisiejszym odcinku z gry Far Cry 6 zabierzemy się za kolejną misję u Gilberto. To będzie kontynuacja wątku rozpoczętego w poprzednim materiale. Sztuczki zawodowców, tak się nazywa ta jarańska opowieść i musimy ją rozpocząć dokładnie w tym samym miejscu co poprzednio, czyli tutaj wybierzemy się. Jednak na początek znajdujemy się jeszcze na terenie ostatnio przejętej bazy FND, dlatego, że tutaj chciałem sobie wykupić nową broń typu zrób to sam. Mamy jeszcze nadal takową do wyboru, a więc możemy rzucić okiem. 3 egzemplarze zostały. I teraz się zastanawiam, no bo tutaj mamy broń bardziej do skradania się, ale to się niezwykle ciekawie zapowiada. Pyrotechno, wystrzel salwę pięknych wybuchowych pocisków, aby oszołomić albo roznieść wrogów. Zwykłe fajerwerki, pociski nie namierzają wrogów, normalna szybkość. No to będziemy mogli jeszcze sobie zmienić oczywiście i zaraz to zrobimy. Ale na początek kupujemy. Ebola, looking for something? No i teraz tak, obok od razu mamy warsztat, więc trzeba będzie skorzystać. Może zamiast tej wyrzutni rakiet to sobie weźmiemy, no bo to rozumiem, że jest coś w rodzaju wyrzutni. Ale kurde, wygląda epicko, to trzeba przyznać. No i teraz, jak sobie tutaj podejdziemy, to chyba była broń numer 3. I tutaj sprawdźmy te modyfikacje. Na razie pociski wybuchają po określonym czasie, a tutaj pociski lecą dalej zanim wybuchną. Poprosimy. Dodatkowo jeszcze jedno ulepszenie, szybsze dobycie i chowanie broni, czemu by nie? No i tutaj pociski namierzają wrogów, to koniecznie. Zdecydowanie będę coś takiego chciał. No i jeszcze wygląd możemy sobie spersonalizować, myślę, że na początek ustawimy ten podstawowy, a kolejne można z czasem odblokować oczywiście. Wisiorka tutaj akurat nie dodamy. No, już się nie mogę doczekać, żeby to przetestować. Na razie możemy tylko zobaczyć, jak to wygląda. Ale coś mi się wydaje, że do takich potężniejszych akcji to może być jedna z najciekawszych broni typu zrób to sam. W każdym razie, tutaj chyba dobrze będzie przywołać sobie jakiś pojazd, bo widzę, że jeśli pojedziemy po głównej drodze, to spokojnie możemy dostać się do tej jarańskiej opowieści. Tutaj odblokowany wcześniej czołg. Ja bym wybrał sobie jednak może jakieś szybsze auto. A dobra, no niech będzie to na przykład, tylko weźmy jeszcze dodatkowo jakiś inny kolor. I możemy ruszać. No bo tutaj wszelkie modyfikacje, które ostatnio zaaplikowałem do bryki, też są już zastosowane oczywiście. Poprzednia misja z Gilbertem była o tyle ciekawa, że zobaczyliśmy tego informatora, który całkiem nieźle poradził sobie z jednym z sierżantów bodajże, z takich głównych żołnierzy. Ciekawe jak będzie tutaj. Ogólnie to jeszcze wybiorę się do tego miejsca, bo widzę, że mamy jakąś skrzynkę do otwarcia. Myślę, że możemy sobie skorzystać przy okazji. Szybka akcja, wchodzimy do środka. Na szczęście otwarte, mamy obwody przemysłowe, jakieś pojedyncze notatki. A to ciekawe, że tutaj mamy jakąś dźwignię. Czy ona w ogóle do czegoś się nam tutaj przyda? Może dopiero w ramach jakiegoś zadania tylko? Nie wiem, czy to jest z tym jakoś połączone, czy to w ogóle cokolwiek nam da. No ale możemy odpalić i zobaczymy. No bo tutaj na minimapie... A patrzcie, tu nie widać tego. Ciągną się jakieś rury, tak jakby w tym kierunku. A może to będzie jednak jakieś zadanie po prostu. Patrzcie. Wiecie co, ja może jeszcze się z tym wstrzymam w takim razie, bo to mi bardziej wygląda jako element jakiegoś questa. Nie wiem, czy coś takiego można przedwcześnie rozpocząć. No w każdym razie wchodzimy na teren naszej nowej bazy. Co ciekawe, tędy nawet nie można się dostać niestety. Ostatnio wchodziliśmy chyba tutaj z drugiej strony, więc możemy znowu spróbować.
Najlepiej po tym rusztowaniu. I tu już Gilberto na nas będzie czekał. Hola, Dani. We need to talk. Hi. Gadaj. Besos, honey. Mwah, mwah. Thanks to you and that magnifica backpack of yours, things are in motion. As you know, the regime captured one of our spies, Felicia. The mamacita used to come to my shows, always gave the best tips, both in money and in hot military goss. She would whisper regime secrets in my ear while stuffing dinero between my coconuts. I can't have them torturing her. I won't. So we need to get a trade going. Felicia for Capitan Diaz. I had beautiful hostage posters of his ugly face printed up. And I want you to slap them on Benitez's even uglier face. You know those billboards along the main road? Once the regime knows we didn't kill him, I'm sure they will want to negotiate. I hope I'm sure. You'll find the posters at the Fernando local radio station. And give the Capitan a big wet kiss from me while you are there. No nie wiem. W każdym razie, my mamy ich kapitana, oni naszą Felicję. Czas dokonać wymiany, daj znać reżimowi, że jesteśmy otwarci na negocjacje i chętnie wymienimy ich wojskowego z zeszłoroczną fryzurą na najlepszą kobietę szpiega na całej Jarze. I'm dedicating Rosa Mel's next performance to you, honey. Dobra. Plakaty są w rozgłośni. Idź do miejscowej stacji radiowej w Fernando. A to też się dobrze składa, że znajduje się to na obszarze jeszcze nieodwiedzonym. Ja sobie tutaj obiorę za cel ten punkt i pójdziemy ścieżką partyzantów, tak mi się wydaje. Oczywiście najpierw polecimy tam. Tak czy siak widzę, że ta stacja radiowa jest na samym szczycie góry. Więc nawet jeśli bym chciał dolecieć tam desantem powietrznym, to po prostu nie dam rady, a tutaj... Tutaj, gdzie mamy to rozgałęzienie ścieżek partyzantów, no to zdecydowanie lepiej się to spisze. Trochę te drzewa mi mogą przeszkodzić. Kurde. Rozwiń spadochron w tym miejscu. Tak będzie rozsądniej. No i proszę, możemy tutaj akurat przywołać konika, więc czemu by nie? I teraz tak, którego wybierzemy? Oto jest pytanie. Może teraz tego? Wzywamy go od razu, no i ruszamy. That's a good horse. Tutaj teraz, żeby nie pomylić się, bo którą ja ścieżką muszę ruszać? Na wprost, czyli nie skręcamy jednak. No właśnie, żeby tutaj w ostatniej chwili się nie pomylić, co? Ale wygląda na to, że tędy. Bardzo szybko dostaniemy się na miejsce, odkrywając ten fragment mapy przy okazji. Sprawdzimy te plakaty. Wow. Dobra, mamy tu kogoś. Tędy wejdziemy? No nie musimy nawet tędy. Hola, Dani! Stay strong. What? Wygląda na to, że będzie też jakaś notka do odczytania. O proszę, kogo my tu znowu mamy? To tamten, którego Sergio schwytał w ostatnim odcinku. No, korzystając z okazji, że mamy tutaj skrzynkę Libertad, otwieramy ją. Mamy też odręczny list. Zabójcza królowo, właśnie opuściłem farmę Petry Toki. Jest niezadowolona i grozi, że odejdzie. To zrozumiałe, bo żołnierze nękają ją codziennie. Potrzebujemy jej i jej siatki rolników. Jeśli ona odejdzie, a oni zrezygnują, będziemy mieć przewalone. To wielkie ryzyko wycieku informacji. La Moral musi szybko wysłać kogoś, kto jej pomoże. Goniec. Szczerze mówiąc, imię Petry brzmi znajomo. Wydaje mi się, że to jest osoba... Tak, tutaj. Też dostępna w ramach zadania, więc prędzej czy później? Myślę, że raczej prędzej. Jeszcze ją poznamy. Ale to dopiero za jakiś czas. Skoro już tu jestem, to zbieram jeszcze te surowce dodatkowo. A ty sobie nie pogadasz chyba, kolego. Tutaj skrawek papieru kolejny. I jeszcze więcej leków. No ale dobra, mamy te plakaty. I teraz tak, zdewastuj billboardy, admirał Benitez. Trochę ich jest koło dróg na wybrzeżu Vasia, Obietnicy i wzgórz Robustas. Plakaty kapitana Diaza powinny ładnie się sprawdzić.
Okej, okay, tak wyglądają te billboardy, ale patrzcie, one nie są najwyraźniej oznaczone na mapie, czyli musimy zobaczyć, gdzie jest to wybrzeże na południu. Tutaj mamy to wybrzeże. Wąwóz, czy to też to, czy nie za bardzo? Wzgórza Robustas, obietnica. A, czyli aż też tu? Ciekawe. Wzgórza Promis, czyli to to. No cóż, to myślę, że udalibyśmy się tutaj, po prostu przenieśmy się szybką podróżą. No i najzwyczajniej w świecie będziemy rozglądać się, czy są tutaj te billboardy. No będę musiał jechać w tamtą stronę, na lewo. Nawet mogę zabrać od razu kłada. Może nie jest to najszybszy pojazd, ale też w zupełności się nada. Uważać tylko, żeby właśnie nie pominąć gdzieś tych billboardów. Rozumiem, że tutaj w otwartym świecie jest ich całkiem sporo. Chyba nawet mamy jeden billboard już przed sobą. A więc tutaj chyba dużych kłopotów z ich odnalezieniem nie będzie. No i... That's a Benitez billboard. Tylko co, teraz jeszcze muszę tam się dostać na górę. No, ktoś próbuje mnie zaatakować. To lepiej nawet nie próbuj. I teraz tak, wspinamy się tędy. Wydaje mi się, że to będzie właściwa droga. Okej. No i z której strony? Chyba z tej drugiej. Eyes up, Danny. Can't tell if Benitez looks better or worse. Może oceńmy z daleka. Proszę bardzo. O, to kurczę. Ich tutaj wkurzy. Na pewno. Jedziemy w takim razie dalej. Musi być jeszcze jakiś billboard. Nawet tutaj jest najbezpieczniej, kurczę, pojeździć sobie tym południowym wybrzeżem, no bo nie kręci się tutaj zbyt wiele pojazdów, a nawet jak gdzieś jeżdżą ci żołnierze, to i tak od razu mnie nie atakują przecież. Rozumiem, że jedziemy dalej na wprost. Zdecydowanie tak. Tutaj mamy przejęty punkt kontrolny. Nie musimy się zatrzymywać. No całe szczęście, że oczyściłem te tereny już wcześniej. To teraz jest łatwiej. No, na razie nie widać, kurczę, kolejnych billboardów. To mnie zastanawia, ale myślę, że w końcu powinniśmy natrafić jednak. Żadnego zasięgu wzroku. Jak tak muszę sobie podejrzeć, bo jak później na te wzgórza byśmy ruszali, to ewentualnie w tę stronę. No, ale na razie to jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim tam dojedziemy. Ewentualnie dobrą opcją byłoby też na przykład polatanie tutaj helikopterem, ale to wiecie, najpierw musiałbym się przenieść na przykład do swojego obozu, wezwać ten helikopter albo samolot. A tu proszę, kolejny billboard od razu mamy. I have the perfect poster to cover up the admiral's face. Na razie się schowajmy, bo będą atakować. A nie chcę dodatkowych kłopotów. I teraz tak, najpierw wejdziemy tutaj. I kłopotu z oszpeceniem tego billboardu nie będzie. Diaz better thank me. I'm making him famous. Proszę, jak pięknie to wygląda. Cóż za poniżenie dla nich. A o to nam przecież chodzi, żeby krok po kroku coraz bardziej osłabiać ich morale w ten czy inny sposób. Tak naprawdę każdy sposób jest dobry. Wszystkie chwyty dozwolone, jeśli chodzi o walkę z reżimem Antona Castillo. No i doliczyć do tego należy również McKaya, który ciągle żyje. Czekajcie, bo tutaj mamy auto. Już oczywiście zeskanowane, ale skorzystam. Może będzie trochę szybsze. Mam taką nadzieję. I
Jednocześnie mam też nadzieję, że trafimy na jeszcze jeden billboard. Jest już tam przed nami, widzę. Czyli faktycznie bez problemów. I should really put a poster on that billboard. Tym razem... A, z daleka myślałem, że tu jest drabina, ale nie ma tak łatwo. To ciekawe. Jak ja się tam w tym momencie dostanę? Nie wykorzystując jakiegoś pojazdu latającego. Czy jest tutaj coś w pobliżu? Raczej wątpię. To mi trochę pokrzyżuje plany. Ale wiecie, mogę zrobić tak, żeby wykorzystać desant powietrzny z tej kryjówki. Tutaj w ogóle muszę odznaczyć jeszcze tę wiadomość, którą już odczytaliśmy. A teraz rzeczywiście polećmy. Tak, wbrew pozorom to wcale nie musi być takie proste, bo... Albo właśnie muszę zatoczyć koło. I wylądować tak łagodniej, albo właśnie, tak jak wcześniej, polecieć na wprost. Ale w ten sposób chyba będzie lepiej to zrobić. No. That's a Benitez billboard. Idealnie, idealnie. Pięknie wylądowaliśmy. Do dzieła. Got to be careful. They should get their attention. Proszę, proszę. No ale niestety to jeszcze nie wszystko, a w dodatku straciłem... Ajajaj, straciłem tutaj konika. A zaraz sobie odbierzemy jednego. Chyba, że ten ucieknie. Hola, honey. The plan worked. The regime has seen our posters of Villas and are willing to trade. Good. Benitez's giant face will haunt my dreams forever. You and me both. Rendezvous with the others at Basilica de la Virgen. And remember, this is a prisoner swap, honey, not a gunfight. One wrong move, and they'll execute Felicia for sure. I'll be careful. Gracias, Gilberto. To gdzie to będzie? Kawał drogi stąd, oczywiście. A proszę, tutaj gdzie już byliśmy. No to też polecimy tam z tej kryjówki. Stopniowo te różne lokacje stają się coraz bardziej rozpoznawalne, jak tak kilka razy docieramy w to samo miejsce. Tutaj wcześniej wyląduję. No i zaraz się spotkamy z resztą. Forward. Snajperzy. Okay, we have your captain. Let the prisoner walk. We don't I take see orders you, sniper. From you, but you know, we're sending the prisoner now. Those snipers better not shoot. That's it. Nice and easy. Ave Maria. I don't trust these fuckers. If you shoot, we won't take hostages. Pinga. Should we make a move? No. Fire! Snipers. A to dranie. Well. Uwaga na drugiego. Akurat schodzi. Idę go dorwać. Uwaga, uwaga. Podleczyć się szybko. Masakra. Niedobrze, niedobrze. Czekajcie, czekajcie. Tutaj akurat nie mam tej strzykawki leczącej, więc muszę koniecznie zmienić sobie wyposażenie. Może na ten zestaw sprzętu? Tutaj... Też nie mogę się podleczyć, kurde. Dobra, to jednak nie będzie to. Szybko strzykawka. Nie wierzę, nie wierzę. I jeszcze jedna zmiana potrzebna, bo bym chciał wypróbować tamtą broń. Lecimy. O kurde. To bardziej na jakiś pojazd się nada, oczywiście.
niesłychane. Ale wydaje się, że poradziliśmy sobie ze wszystkimi. Gracias a Dios. And thanks to you. Coño. Yo sabía que iba a salir bien. Gilberto, the operation is finished. Capitán Díaz is dead. But Felicia made it out safe. Ay, Jesús y María. As long as you're both okay, Díaz can burn in hell for all I care. Gracias, Dani. Now I'm going to check in with Felicia. Pobrecita probably needs a drink and a shower. I think we all do. Adios, Gilberto. Goodbye and see me. Oh, hang on. I have another question to ask you. ¿Quién quiere más? I need to get Sergio out of here. You think he can help Libertad? You got it. Benito is running some offshore operations and could use a guerrilla like him. No to było wcześniej też już oznaczone w dzienniku, że dostaniemy kolejną osobę do operacji Los Bandidos, więc tutaj przyda się. Tym bardziej, że Sergio to już ostatni przywódca, jakiego możemy zwerbować, bo miało być ich 8, a do tej pory miałem 7. No dobrze, czyli tutaj to będzie wszystko, ale chyba rzeczywiście pogadałbym jeszcze z Gilberto, co jest rzeczą najwyraźniej zupełnie opcjonalną. No ale też myślę, że warto by było to sobie sprawdzić. Od razu się oznaczyła kolejna jarańska opowieść, ale to zrobimy innym razem. I tak w ogóle to a propos tego Gilberto. A patrzcie, tutaj jest ta Rosa Mel. Czyli jeśli bym chciał pogadać z Gilberto, też musiałbym tutaj się wybrać, a też miałem w planach zniszczyć baterię przeciwlotniczą, więc umówmy się, że tutaj w okolicy tego młyna się spotkamy. Jesteśmy zatem i teraz zobaczmy. Tu jest ta Rosa, a jeśli chodzi o Gilberto... A, to on teraz jednak zmienił swoje położenie, albo w ogóle zniknął. No tutaj go na pewno nie spotkamy. Ciekawe. W takim razie odpuszczamy wszelką rozmowę z nim. Może jeszcze kiedyś go spotkamy w innym miejscu? To tak czy siak już nie wchodzi w skład żadnego zadania. No ja też ewentualnie poza nagraniem mogę się rozejrzeć jeszcze po okolicy. A teraz jednak skupmy się na tym, żeby dostać się do tego działka przeciwlotniczego. No bo mocno mi to przeszkadza tutaj. Z tego względu, że w ogóle nie mogę korzystać w tej okolicy z desantu powietrznego, a zdecydowanie by się przydała taka opcja. Tak patrzę, czy jest jeszcze w pobliżu jakaś skrzynka. No ale na razie nie. Dopiero tam gdzieś na północy. Więc tutaj pobiegnę, bo raz, że zniszczymy działko przeciwlotnicze, a dwa, zbierzemy też zubożony uran. I to będzie brakujące 50 sztuk. Których mi brakuje, żeby pozostałe dwie bronie typu zrób to sam sobie odblokować. No i a propos tych broni, teraz mogę od razu wykorzystać tą. Lecimy. Absolutna rewelacja, kurczę. Naprawdę, jeśli by było więcej pojazdów do zniszczenia, no to jest to broń jak znalazł, żeby sobie poradzić z przeciwnikami. Tu jeszcze ktoś czeka. Szybka eliminacja i po kłopocie. Dobra, szukamy. Ten zubożony uran jest jakoś z tyłu najwyraźniej. Chyba tutaj w tym namiocie będzie. Mamy też lekarstwa. I proszę, to będzie tutaj. Czyli mamy to. Wobec tego nie wiem, czy w ogóle jesteśmy jeszcze w stanie więcej tego uranu zdobyć. To mogło być ostatnie miejsce z baterią przeciwlotniczą. No skoro mam już wszystkie plecaki wykupione i teraz mogę też wykupić każdą broń typu zrób to sam, to chyba tego uranu więcej już nie będzie. Chociaż patrzcie, tutaj mamy baterię, ale uranu nie widać. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Najważniejsze, że mam tego wystarczająco. A teraz może jeszcze wyścig Gran Premio. Już jakiś czas tego nie rozgrywaliśmy, a tutaj będzie okazja. Więc może tam też polecimy. I to dosłownie. Bo w ten sposób możemy tam się przenieść. Tylko nieco wcześniej rozłożymy spadochron.
No i tak się składa, że tutaj mamy też skrzynkę Libertad. O, I'm sorry. Ale to chyba z tej strony jakoś. Tutaj na tyłach. Jestem w stanie to zniszczyć. I zabrać. No dobra. To ja teraz w takim razie podchodzę do miejsca startu i za chwilę kolejny wyścig nam się odpali. Nie wiem, czy to już nie będzie jeden z ostatnich przypadkiem. A, bo to jest swoją drogą ten wyścig, którego nie mogłem odpalać właśnie przez to, że mieliśmy tutaj baterię przeciwlotniczą, bo to będzie chyba wyścig jakiś samolotowy. Ewentualnie może pokierujemy helikopterem, zobaczymy. O, i mamy jeszcze notkę, pomysły w kwestii organizacji wyścigów. Notatki reportera, część druga. Możemy od razu to też podejrzeć sobie tutaj w kolekcji. Od kiedy ten Jankes zaczął wszystko niszczyć, brakuje chętnych do udziału w wyścigach. Nikt nie chce jeździć przez zdewastowane lasy i stanowiska wiertnicze. To dołujące, ale ta studentka, która przyszła przeprowadzać wywiady, podsunęła mi pewien pomysł. Powiedziała, że mamuśka szczęściara pewnie wciąż żyje, bo kraj nigdy nie informował o jej śmierci. A co gdyby udało nam się zaprosić mamuśkę szczęściarę na wyścig w charakterze gościa? Wszyscy znają kogoś, kogo leczyła po wojnie. To znowu zbliżyłoby naszą społeczność. Ciekawe, jak można ją znaleźć. No jakoś wątpię, że udało się faktycznie temu reporterowi ją znaleźć. Ale pomysł interesujący. Patrzcie, tędy nie wyjdę teraz, nie wierzę. Spróbujmy tutaj. No i pora to wreszcie rozpocząć, co? Time to stick it to that Canadian come mierda, Danny. Rip through McKay's sights and show him your ass. Okej, czyli jednak jedziemy. A to ciekawe. A byłem pewien, że trzeba będzie polatać. No chyba, że w grę wchodzi zmiana pojazdu w trakcie. Ale na takie atrakcje chyba tutaj liczyć raczej nie możemy. No dobra, w każdym razie przejedziemy się, bo tych okolic jeszcze tak dokładnie nie znamy. Chociaż tu akurat, to pamiętam, że byłem. I wydaje się, że chyba za daleko nie odjedziemy, chociaż kolejne punkty kontrolne oczywiście mogą być gdzieś dalej. Wow, jeszcze te wybuchy. Żeby się nie władować w nie przypadkiem. Bo to się by źle dla mnie skończyło. Ale standardowo na pewno zapas tych sekund będziemy mieli na tyle duży, że spokojnie całość ogarniemy. Wow, ale co to miało być? Chwilę później, gdy to powiedziałem, oczywiście musiało się coś takiego przytrafić. No ale mówię, zapas jest spory. Tutaj dobrze, żeby wyskoczyć tym razem. O, od razu lepiej. Nie wpaść do wody, to na pewno, bo wtedy nie odzyskamy już pojazdu. Korciło, żeby się tam zatrzymać i dowiedzieć się czegoś od informatorki, no ale niestety mamy czas bardzo ograniczony, więc nie można się w ten sposób tutaj bawić teraz. Na te informacje jeszcze przyjdzie pora kiedy indziej, może od innej osoby po prostu. Chciałoby się, żeby w niektórych tych wyścigach jednak pojawiły się większe wyzwania, albo na przykład inni ścigający się, którzy by nam przeszkadzali. A tak, to zawsze jest to tylko taki przejazd z punktu A do punktu B przez kolejne checkpointy właśnie po drodze. Oj, niedobrze, znowu kurczę zahaczyłem o coś. Ale spokojnie. Ciągle czasu zyskuję więcej niż mi pozostało. A tu już mamy metę. Efektowny wyskok. Rewelacja. Trasa z widokiem na rurociąg. I wylądowaliśmy w miarę okej. Płyty ochronne w nagrodę. Wow! Was that a new record? Maybe. But you look so good doing it, I don't even care. Call me if you want to go again. Jasne. Możemy zobaczyć, gdzie właściwie wylądowaliśmy. O, to może jeszcze udajmy się po ten skład FND. A tutaj... ostatni element odblokowany, jeśli chodzi o pancerz. Zmniejsza ogólne obrażenia. Czyli chyba taki najbardziej uniwersalny pancerz dla naszego pojazdu. Tak mi się wydaje.
Dobra, to odznaczamy. Ale myślę, że z Rosą to bym pogadał jeszcze w kolejnym odcinku, bo mam wrażenie, że to będzie też taka pewna kontynuacja wątków Gilberta. No ale to jeszcze zobaczymy. Tymczasem tutaj... O kurczę, a to nie jest przypadkiem to wejście, o którym myślałem ostatnio? A nie, jednak nie. Bo ostatnio o jednym przejściu mówiłem, że już tam byłem, ale to faktycznie musiało być to wtedy, a tutaj zupełnie co innego. Tylko, że te tereny jakbym kojarzył, ale może po prostu były gdzie indziej całkiem podobne. I stąd takie moje wrażenie. Chyba niczego więcej szczególnie cennego to ja tutaj już nie znajdę. Mogę oczywiście skupić się jeszcze na zebraniu surowców, ale poza tym to by było na tyle. Tak to wygląda teraz tutaj na mapie. Kolejnymi terenami będziemy się jeszcze prędzej czy później zajmować. Na razie to wszystko. Do usłyszenia.